No to lecimy, kupujemy, wydajemy jeszcze więcej, dawaj. Witam was moi kochani w Pets Go i dzisiaj zrobimy najlepszy możliwy content, taki się tylko i wyłącznie z tej gierki da. Wszyscy inni będą mogli nam pozazdrościć. No ale zwykłe Pets Go jest nudne, co ja tu mogę wydać tylko kilkaset milionów robuxów? No dobra, lecimy, robimy to wszystko, to dzisiaj kupię, a czemu nie? No ale teraz zrobię to, co każdy chyba powinien zrobić. A mianowicie wychodzę właśnie w tym momencie z tej gry, proszę bardzo. I mamy tutaj gierkę, w którą gra 721 osób. Lecimy, lecimy. Darmowy, prywatny serwer. Zaczyna się dobrze. I jakim cudem oni skopiowali tą gierkę 1-1. Dobra, zaczynamy rolowanie. Rollo. A, 1-4. Lecimy z upgrade'ami. 40 milionów na samym starcie na moim koncie. Szybko tutaj lecimy. Tak jest. Autorole, faster role. Kupuję to wszystko. Więcej szczęścia, więcej. Ej, no tu wszystko działa dokładnie tak samo jak w PC Simulatorze. Jak oni to zrobili? Ale teraz główna część tego programu. Wchodzimy sobie do sklepu, możemy kupić admina, możemy kupić 10 kostek. Oj, za darmo, double lock, klikamy, lecimy, dawaj od razu, tak jest, to mi się podoba, ciśnij go, stary, ciśnij go, dawaj do końca, dojazd 65 tysięcy loko. Double kostki za darmo, bierzemy je, triple kostki za darmo, bierzemy je, game pass, lucky, dawaj, ultra lucky, jeżeli chcecie się w końcu poczuć jak LCLC, no to gierka jest idealna dla was, za darmo VIP. Oj, teraz diamenty, lecimy z diamentami, dawaj, kurde, muszę być pro playerem, nie wiem po co mi te diamenty nawet, ale ja je kupuję, tak jest, one się nie zdążą wczytać, 50 milionów na moim koncie, jazda. Tylko czemu mi tutaj nie działa forever pack? No, witam bardzo serdecznie, za darmo, nie, no za darmo, to chyba wezmę, no za darmo, to chyba trzeba wziąć ten forever pack. Halo, czy ja tutaj mogę dostać godpotkę? Link do gierki standardowo znajdziecie w opisie. Zobaczcie, ile robuxów by tu trzeba było wydać, żeby dostać tą godpotkę. Cały czas tutaj klikam już od 4 minut chyba. Lewedolny róg 65 tysięcy laka, ty to widzisz? 2000 years later. No dobra, zostawiłem kompa na jakieś kilkanaście minut i sprawdźmy, co my tu mamy. No nie mam żadnej godpotki, mam 4000 golden dice'ów, 2000 rainbow dice'ów, jakieś 57 lucky instant potion. Co tutaj się dzieje w ogóle i nie mam, serio? Dobra, to zanim tą godpotkę, tak, to zjedzmy sobie, nie wiem, albo czekajcie. Dobra, jemy 20 owoców shiny, tak? Z każdego rodzaju 20 owoców shiny działa to lepiej niż w normalnym Pet Simulatorze. No śmiech na sali. Do tego najlepsza potka lecisz, najlepsze potki, odpalamy je, nie ma najmniejszego problemu. I zobaczmy, jak to się prezentuje z takim lakiem jeszcze bez dobrych potek. 1 na 20 milionów w pierwszym rolu i jeszcze bounty. Już mamy lepszego peta, a lepszy pet to powinno być jeszcze więcej szczęścia, jeszcze więcej laka, tak jest. Dobra, dawaj autorolem lecimy. O Jezu, co jest? Znowu jakiś sfix, co tu się dzieje? Nie no, gdyby tak leciało w normalnym Pet Sim Go, no to było przecież coś pięknego, no. O, tutaj znowu coś fajnego, znowu, oj, jeden na... Ojejku, jakie losowanie. 1 na 7 milionów. Ja już 86 level, ale dobra, wyłączmy sobie tego autorola, halo. Wiecie, ja teraz muszę jeszcze odpalić koktajle, nie no, bez koktajli to nie ma co grać. Do tego odpalę sobie 50 takich potek, odpalę sobie 50 rainbow dice'ów i odpalę sobie 50 tych dice'ów, dzięki czemu mam 50 galaktycznych. Do tego insta piątkę, 50 sztuk i lecimy, no to musi oddać. Jajko, jestem podekscytowany, dawaj, autorol, na autorolu, proszę, no daj coś dobrego, to jest milion laka, no nie, no co jest? No i dawaj, 1 na 13 milionów, no takie mech. O, mam pierwszego questa, nice. Tutaj ziomek obok mnie ma takiego, co jest, ja też chcę takiego, no dobra, to roll, dawaj, ziomuś, to musisz, no to co to jest? Ja nawet w takiej gierce nie mam farta. No proszę, daj jeden, Jezu, jaki syf. Nie poddajemy się, o, będzie animacja, nie, jeden na, Jezu, ale dramat. 1 na 5, 1 na 9,5. Czekajcie, ja może wejdę w upgrade'y, może tutaj coś poulepszam, bo to naprawdę mi się coś nie podoba. Więcej laka, o, shiny pets, ale mam huge pety tutaj, więc tylko shiny pety jakby, co jest grane? Dobra, lepsze jajko tutaj sobie kupiłem, następne za 90 milionów, okej, kupimy. Co to jest za jakiś piniota kot? Halo? 1 na 8 milionów, o, czekaj, bo tutaj jest animacja, jest twoja pierwsza animacja, dobrze, pierwsza animacja w życiu, dobrze, aż mnie zablokowało, no,
daj! Daj coś, daj coś. Oj, to chyba nie był huge, prawda? To chyba nie wyglądało na huge'a. 1 na 290 milionów. Mamy to. Nice. Bardzo ładny ten pecik. Dobra, mamy 100 milionów, czyli kolejne jajko następne jest za 350 milionów. Skąd ja mam tyle siana wziąć? I całe moje siano wydane. A tak z ciekawości. O nie, czemu ja mogę tylko takie same potki tu robić? Ej. Oj, 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 jest kolejna animacja. Tak jest. Praktycznie dwie z rzędu. No daj coś dobrego. No musisz dać coś dobrego. No proszę. Huge'a, daj huge'a, daj huge'a. No nie, no to nie wyglądało jak huge. To wyglądało tragicznie. Dobra, ta animacja. 1 na 90 milionów ma animację? Petów 1 na 10 milionów to chyba nie chcecie, żebym wam pokazywał, no nie? O, animacja. No animację to muszę. Ale to się rozkręca. Co jest? Czemu ta animacja tak długo w ogóle trwa? No proszę, proszę. Jajku, no to nie wyglądało jak huge. To nie wyglądało w ogóle fajnie. 1 na 50 milionów ma animację. Jest, questik razy 4 golda, już 290 milionów. Ej, ty, to było coś innego chyba, w sensie jakaś lepsza animacja, bo było takie, no zobaczymy, zobaczymy, proszę, daj coś dobrego. No nie, no znowu jakaś gówniana, 1 na 50 milionów pewnie. 1 na 120, okej, nie było tematu. W czasie, kiedy mi się to roluje, ja mogę przecież cały czas wykupować ten forever pack, żeby dostać w końcu tą potkę god. Już od kilku minut mój gameplay wygląda właśnie tak i próbuję się dokopać do tej god potki, no. O, skończyły mi się te najlepsze kostki i najlepsze potki w lewym rogu. No nareszcie, może teraz szybciej będę wszystko leciał. Nie, widzę, że cały czas jakieś dobre pety lecą. O, będzie animacja. Liczę na coś dobrego, liczę na coś fajnego. No nie, i się wykluwę od razu, no. Czemu nie mogę huge'a dostać? 1 na 80 milionów Relic Dragon. Ładny, ładny. Dobra, lepsze jajko trzeba kupić. Halo? Jest dogek, mamy to i następny za miliard. Jejku, przecież to będę biliard lat zbierał ten miliard. Jeżeli pod tym materiałem zostawicie bardzo dużo łapek w górę, to w następnym odcinku kupię sobie 10 rolek naraz i kupię sobie admina, ale to musicie zostawić dużo kciuków. Kolejna animacja, no daj coś, no nie, no za każdym razem się łudzę na tego huge'a, za każdym razem i co? I pet 1 na 290. A moje pety aktualnie wyglądają tak, są to naprawdę nie najgorsze. Roll 121, roll 22, roll 22, nie wiem jak to działa, chyba skopiowałem tego peta w ogóle. Oj, 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 ja już wiem co to oznacza. To oznacza praktycznie kolejna animacja po kolejnej animacji. Długo czarny ekran. I zobaczmy, no i zobaczmy, i zobaczmy, nie? Ja już chyba nawet wam tego nie będę pokazywał, chociaż te animacje są fajne. 1 na 55 milionów ma animację, jakiś gówniak. A ja cały czas wykupuję, rozumiecie? To ja cały czas wydaję dla was setki tysięcy robuxów, żebyśmy zobaczyli pierwszą godpotkę w historii tego kanału. Ale jej po prostu nie ma, ona nie istnieje, jej nie ma. Wszystkie te itemy tutaj lecą oprócz tej jednej godpotki. No w sumie koktajle też tutaj bardzo rzadko lecą. O, czyżbyśmy zobaczyli animację? Dokładnie. No i nie, niestety nie, niestety nie. 1 na 55 milionów, kolejny raz to sama gówniana małpa. Oho, zaciąłem gierkę. Jak widzicie, 999 milionów na moim koncie, a co za tym idzie? Halo, czemu nie mogę sobie na to pozwolić? Ej, o, animacja. Akurat mamy to, akurat mamy animację, coś, no to wszyscy czekali, no weź. No daj mi tego huge'a, w końcu net na takim laku nie mogę wydropić tego huge'a, jestem najbardziej pechową osobą chyba w tym życiu. Nie, merchant też nie działa. Dobra, to kupuję takie shiny peta i glimmeringa, no bo nie ma co innego kupić, jak tamto jajko nie działa. A czy ten merchant działa? O, ten merchant działa, ale są dokładnie takie same itemy jak w Pet Simulatorze, zwykłym Pets Go, no to nie chcę. Ale zatańczmy, widzowie, ostatni taniec. 50 takich, mamy najlepsze. Dodatkowo może być 50 takich, nie wiem czy to się używa. Nawet odpalmy sobie nieskończoność tych potek na laka. Nie, może one się stakują. Odpalmy sobie wszystkie koktajle, jakie tylko mam. Jesteśmy gotowi, upgrade'y też praktycznie wszystkie takie jak chciałem. No może poza eventem Halloween, no ale na evencie Halloween, no to nie oszukujmy się, no nikt nie będzie grał. Albo czekajcie, zmienię sobie jajko, tak na chwilkę sobie zmienię jajeczko i zrobię raz opening właśnie tych jajek Halloween, bo tego pewnie też jesteście ciekawi, co ja tutaj dostanę. 1 na milion, fajnie, z bounty. Od razu mam 10 tysięcy, to mogę sobie troszeczkę tutaj itemków pokupować, tak żeby nie było. Ale nie ma tutaj z tego co widzę potek nawet, no to nie fajnie, nie fajnie. No ale dobra, zrolujmy sobie jeszcze raz te pety Halloween, bo tego jestem ciekawy, czy wyleci coś lepszego niż 1 na milion, czy nie? O, znowu 1 na milion. Dobra, to po raz trzeci, wyleci coś lepszego, czy nie? Wyleci, czy nie wyleci? Wyleci, czy nie wyleci? Wyleci! O, jajko, nie, nie, nie. Nie podobają mi się, nie podobają mi się, widzowie. Dobra, to jajko niech będzie. I dam
Dawaj, rolujemy na Hide Rollsie, żebyście mogli jeszcze wykupywać. Może jeszcze w tym odcinku dostaniemy, no może jeszcze dostaniemy tą godpołtkę. Dobra, jeżeli z tej animacji nie dostanę huge'a, to ja się poddaję, na serio, jeżeli z tej animacji nie będzie huge'a. Proszę, proszę, proszę!